Witam na kanale Bulli 96. Dzisiaj będziemy rozmawiać w garażu z bardzo znanym rajderem w Polsce, nadzieją polskiego enduro, z Ośkiem, Duszkiem, Oskarem Kaczmarczykiem. Cześć, Osti. Cześć. Osti, jak tam na wakacjach było? Bo wróciłeś dopiero co? Tak, powiem ci, że super odpocząłem. Tak? No ale co dobra, szybko się kończy, nie? Tak jest. Słuchaj, przechodząc do pytań, których mam dużo, jak sam zresztą wiesz, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś chwilę czasu i przerwałeś, można powiedzieć, nawet w dniu dzisiejszym trening. Powiedz mi, jak długo jeździsz na motocyklu? Na motocyklu. Wiesz co, zaczęło się wszystko, gdy byłem niemowlęciem. Aha. 9 miesięcy, tata woził mnie na swoim motorze, tak. Takim trialowym, takim starym trialowym, ale... I kładł mnie na plecy. Tak. Taki plecak, taki szelki, zakładał mnie na niego. No i po prostu jeździliśmy sobie po górach. Ale jasne, że nie po jakichś kamieniach czy coś. Ale on w ten sposób trenował, tak? To znaczy nie. Po prostu jeździliśmy na wypady niedzielne. Rozumiem. Czyli jedziemy sobie gdzieś tutaj przejechać się na przykład do Czortyna. Tak jest. Nad jezioro. Twój tata, Przemek, bo też się znam z nim, no można powiedzieć, że jest twoim trenerem, twoim nauczycielem, twoim, no mędrcem, no, tak? Troszkę. Dosłownie wszystkim. No nie dość, że menadżer, załatwia wszystkie sprawy sponsoringowe. Tak jest. Jest trenerem. Tak jest. Jeździmy często razem na treningi, mierzymy tak czasy, podpowiada, bo jasne, że się dobrze zna na motocyklach. Tak jest. Jak trenować i wszystko, no to jest się dobrym tatą, no nie? Mhm, jasne. To jest bardzo fajne. Słuchaj, no bo tutaj wspominamy teraz i rozmawiamy o twoim tacie i on mi kiedyś mówił, że miałeś taki no groźnie wyglądający wypadek i rozciąłeś łuk brzuchowy, pojechaliście do lekarza, tam były szybko dwie szwy, on kciukiem ci trzymał łuk brwiowy i mówił lekarzowi, żeby następne szwy zakładał, tak? Pamiętasz to? Tak, była taka akcja, bo w sumie wszystko, moją pasję ze sportem motorowym zaczęła się od roweru. Mm-hmm. Bo ja byłem jeszcze mały, ja byłem ogólnie strasznie niski, nie tak. miałem siły, więc motor mnie przewalał, prawo, tak. lewo, nie dałem rady po prostu sobie super jeździć, nie? Tak, bo tak, tak. Po prostu nie wykorzystywałem tego. No i było takie coś, że trial rowerowy, on jest bardzo połączony z trialem motorowym, więc większość zawodników zaczyna po prostu od tego. Czyli Oskar, przerwę ci, czyli ty nawet chłopakom, którzy zaczynają jakąś taką przygodę, polecasz, wiesz, trening na rowerze? Tak, powiem ci, że jest duża, ogólnie to jest wszystko tak, takie samo, czyli balans ciałem, odbicie z nóg, to jest po prostu wszystko to samo. I wielu dobrych zawodników, czyli na przykład Tony Bow, Adam Raga, tak. oni nie dość, że zaczynali od tego, trenują cały czas rowerem i motorem, bo to tak. po prostu pokrywa się, a daje dużą frajdę, nie? No dobrze, ale wracając do tego, wiesz, łuku tak. brwiowego. No to był taki motyw, że był przeskok z jednego kamienia na drugi. Tak. I w trialu rowerowym jest tak, że nie ma po prostu tego strzału ze sprzęgła, więc musisz kopnąć z pedała. Mm-hmm. I ja po prostu jakoś odciążyłem ten tył, skraczę na tym kolach. Tak. Kopłem w to pedało, żeby się odbić z jednego kamienia na drugi. I to koło się ślizgło. No jak już jesteśmy, wiesz, o kontuzjach, bo łuk brwiowy to też kontuzja. Ja znam cię raptem kilka miesięcy i wiesz, kilka miesięcy i u ciebie było wstrząśnienie mózgu, na ańce połamana noga i lekarz nawet, możesz coś o tym powiedzieć? Lekarz nawet wiesz, otwierał twoją nogę i mówi, o tu jakieś stare kontuzje zabliźnione, nie, tak? To było tak, że miałem badania na tym Śląsku i przyjeżdżam do targu, no i mówimy, jednak weźmy to, zaśrubujmy. Tak. Zaśrubowaliśmy, wszystko super. Tak. Wracam na kontrolę tą ostatnią, czyli już rzucam kulę, zaczynam chodzić. Tak. No i lekarz patrzy, bo zrobiliśmy nowe prześwietlenie, no i patrzy tam na to prześwietlenie. Tak, się rozgląda, kurczę, krzywi się, no i bierze moją nogę. I naciska mi, patrzę, no nie naciska mi w momencie tam, gdzie mam bliznę czy coś, tylko naciska mi w taką kość tutaj. A tam cię boli, rozumiem, tak? To znaczy nie. Naciska mi na tą kość śródstopia i ciągnie. Boli cię to? No nie. To cię boli? No nie. Ale na pewno cię nie boli? No mówię, no nic mi nie boli. Mówię, no to chyba w porządku. Ja się go pytam,
A co się stało? On mówi, no musiałeś kiedyś coś zrobić, że pękła ci kość stopia, nie? Tak, tak. Gdzie jakoś stała... Czyli zobaczcie, no trzeba być w tym sporcie twardym i kontuzje to jest nieodłączny element jakby tego sportu. Ja mam do ciebie takie pytanie, co takim młodym ludziom jak ty, którzy wiesz, zaczynają, no polecasz, wiesz, mówię o bezpieczeństwie, tak. Żeby na to zwrócić uwagę, bo no, połamać się każdy może, to nie jest sztuką, ale można czasami tego uniknąć, tak? Wiesz co, najważniejsze to są buty, tak. Motor i kask. I kask, te dwie rzeczy. Przede wszystkim najważniejsze rzeczy. No, później jest gogle, rękawiczki, ortezy bądź ochraniacze. Tak. No i później buzer, no nie? Tak jest. Ja akurat w buzerze nie jeżdżę, dziękuję, ale naprawdę wszystkim polecam. Jasne. Osti, słuchaj, rok temu na Megawacie dosyć długo jechałeś za Jarvisem, za Grahamem Jarvisem, no, za bardzo znaną osobą i ty w tak młodym wieku, wiesz, no, jedziesz kółko w kółko za nim. Jakie były twoje myśli? O czym ty myślałeś, wiesz, wyprzedzić go? Było tak, że szukałem jego błędów. Aha. Szukałem jego błędów. Na początku było tak, że on dość jechał długo za mną. Ale nie stresowałeś się, że wiesz, za taką gwiazdą nie, jedziesz? Nie, to jest jak zwykły zawodnik, no nie? Aha, zapomina się o tym. Zapomina. Szybko. I po prostu on jechał długo za mną i ja popełniłem błąd. On mnie wtedy wyprzedził. No i ja jechałem koło za nim. Tak. I był taki motyw, że były takie górki. No i on po prostu przeciął na główkę. No. Rozumiem. Cały czas. No to jest tak, że jedzie się za kimś, to się... Czyli stresu nie miałeś, że nie. Jedziesz za gwiazdą, nie. Tak? Po prostu chciałem go tylko przegonić. Nie? No ale jak wiesz, oglądałem cię na kilku zawodach, Super Enduro na przykład, to tam stres, no, mnie się tak wydaje, jest dosyć duży, tak? Bo to jest... I teraz moje pytanie jest takie, w jaki sposób ty odstresowujesz? Wiem, że śpiewasz, że lubisz śpiewać. Nikola, twoja dziewczyna mi mówiła, że lubisz tańczyć, że lubisz w ogóle hiszpańską muzykę. Tak. Ale mi mówiła, ale Osti słabo śpiewa, słaby ma słuch. Aczkolwiek jemu się wydaje, że dobrze. Gdzie ty znajdujesz, wiesz, jakiś sposób na odstresowanie? Wiesz co, często przed zawodami, jak siedzę sobie, dajmy to, w padoku. No to zakładam sobie słuchawki i słucham sobie tych najlepszych, najulubieńszych piosenek. Rozumiem. No i tak się w sumie odstresowuje. Tak. Stres największy jest podczas startu. To się po prostu nie da opanować. To jest po prostu, wtedy ci krew buzuje, już musisz jechać, nie? Jak już jesteś na bramce zawodowej, jest tych od 10 sekund, 5 sekund, no nie? Tak. Gdy już ruszysz, to ten stres przechodzi. Rozumiem. Przestajesz po prostu myśleć kompletnie, że stresujesz się, że pełno ludzi, bo po prostu raz, że tego nie widzisz, a już jesteś na tyle przyzwyczajony, że w sumie nie widzisz przed sobą tych zawodników, których musisz przyzwyczaić. Tak jest. Jeszcze mam kolejnych tam, wiesz, masę pytań. Jesteś młodą osobą, to wszyscy o tym wiedzą i masz ile? 19 lat, 15. Tak? Chodzisz teraz do technikum hotelarstwa, tak? Tak. Wiążesz, wiesz, no z czym swoją przyszłość? Z motocyklem? Czy nie wiem, zostaniesz hotelarzem, tak? Nie, ja też z motocyklem. Hotelarz to jest po prostu taki idealny w sumie... Znaczy, bo to jest technikum turystyczne, tak? Hotelarz to jest w sumie jedno to samo. Rozumiem. Jasne, że może tam wiąże jakieś, jeśli by mi nie wyszło ze sportem, to jakiś, nie wiem, trener personalny, ale tak. Myślę, że cały czas będę wiązał przyszłość ze sportem. Ze sportem, tak. Czyli ja rozumiem, że później następnym, jeśli znajdziesz czas, wiesz, no taką naturalną rzeczą, to jest AWF chyba, tak? Myślę, że tak. Ja już ogólnie zrobiłem sobie licencję na trenera snowboardingu i kapciarstwa. Czyli jeździsz rozumiem, na... I na deskach, i na snowboardzie. Znaczy i na nartach na snowboardzie. Tak jest. Pomyliłem się. Oskar, jeszcze mam takie pytanie. No, żeby jeździć w ogóle na motorze, czy zawodnik to jest zrozumiałe, ale nawet taki amator to powinien coś trenować, tak? Jak tak. Twój trening wygląda? Co ty trenujesz? Ogólnie to wygląda tak. Rano wstaję, jak tak. Już są teraz zajmę tą wakację. Tak. No to rano wstaję i godzina 8 lecę na siłownię. Aha. Bądź rower. Ja mam taki super rower, którym sobie jeszcze... A jaki masz rower? Skota. Na fullu, czyli po prostu taki typowo górski. Jadę sobie na turbacz na przykład rano. Zjeżdżam z turbacza, do siłowni kończę. Oczywiście coś trzeba zjeść po siłowni, czy po takim wysiłku. Tak. Jem i oczywiście idę coś pomóc rodzicom, bo jasne nie trzeba. Kończąc to... Idę na przykład spotkać ze znajomymi w trakcie dnia. No i później znowu na trening.
Trening typowo motocyklowy, czyli wymyślam sobie, czy tym razem jadę na potoki typowy hard. A sam trenujesz czy z kimś? To znaczy, jeśli oni mają czas, koledzy, tak? Koledzy, to jadę właśnie z Andrzejem Lugardą najczęściej, z Kubą Łukaszczykiem i Mariuszem Stefanikiem. Więc mamy taką dość mocną grupę. Rozumiem. Rozumiem. Słuchaj, no myślę, że tutaj trzeba wspomnieć, że znajdujemy się w garażu twojego kolegi Rafała, tak? Rafał, mógłbyś tutaj do nas podejść, który ci pomaga. Cześć, Rafał, który ci pomaga serwisować twój motocykl i no, trzeba jakieś dwa zdania powiedzieć, no, że dzięki niemu i wiesz o sponsorach, no, i tak dalej. No. To jest jedna osoba, która więcej zna się na moim motorze niż w sumie nawet. Niż ty sam, wszystko, tak? Wszystko wie. Ale słuchaj, ale ty nie kręcisz dlatego, że nie masz czasu? Wiesz co, w sumie nie umiem. Rozumiem. Ja jestem po prostu do tego lewy troszkę. Znaczy lewy nie jesteś, no po prostu jesteś stworzony do tego, żeby jeździć. Rafał, ja mam do ciebie takie pytanie. Mocno katuje motocykle? Zdarzają się zawody, po których motocykla. Bardzo złe pytanie. Tak, bardzo? Zdarzają się zawody, po których no, można powiedzieć, że nie ma co robić. Zawsze, jasne. Zawsze coś tam jest, ale jasne. Myślę, że najgorzej wygląda po Wolfsburgu, gdzie tam się okazało, że to motor musi przeżyć. Okej. Okej. Rafale, widzę, że ty jesteś zajęty, bo tam klienci czekają z tyłu sklepu, także ci bardzo dziękuję. I kończąc, już wiesz, zbliżamy się powolutku do końca. Jak sam wiesz, na koniec każdego odcinka my przyznajemy jakieś nagrody i ty taką nagrodę przygotujesz i to będzie tak. Koszulka, tak? To będzie koszulka moja typowo zawodnicza. Tak jest. Przygotować. Tak jest. Jakbyś za chwilę powiedział, jakie to będzie pytanie, żeby zdobyć tą koszulkę, jeszcze raz przypominam, wysyłajcie pytania na adres bully.instagrammaupa@gmail.com i oczywiście Osti spośród tych osób, które nadeślą poprawną odpowiedź, wybierze tą osobę, nie wylosuje, jeszcze raz powtarzam, nie wylosuje. Osti, jakie to będzie pytanie, przepraszam? Pytanie to będzie związane z Super Enduro. Tak. Pierwsze zawody tak. Super Enduro, gdzie się odbyły i po prostu jakie zajęły miejsce. To znaczy, chodzi ci o to, w jakich ty zawodach uczestniczyłeś, ja tak? Jako pierwsze moje zawody. Super Enduro. Okej, myślę, że pytanie jest dosyć proste, te informacje znajdziecie. No nie wiem, szukajcie, bądźcie asertywni, szukajcie tych odpowiedzi. Jak czy nie będziecie mogli znaleźć, to napiszcie do mojej nowej. Moja pomysł mi powie. Tak jest, albo do Nikoli. Też. Osti, bardzo ci dziękuję raz jeszcze. Dziękujemy Rafałowi. Rafał, dziękuję ci. Kciuk do góry, Rafał. Tak jest. Również kciuki do góry. Udostępniajcie, polecajcie. Piątka. Hej. Dzięki. Dzięki. Co potrzebujesz? Klucza. To. Zobaczcie, co będzie mniejszego. Nie wiem, co jest grane, nie?